W dzisiejszym odcinku przedstawię schemat wadliwości wstydu. Schemat ten bywa także określany poprzez termin ułomność, czyli poczucie, że jest się wadliwym, gorszym, niechcianym lub niedoskonałym. Osoby przejawiające ten schemat mogą mieć przeświadczenie, że żadna osoba nie będzie w stanie ich pokochać, jeżeli pokażą swoje prawdziwe oblicze, często też osobom tym Towarzyszy przekonanie, że nie zasługują na miłość, szacunek oraz uwagę, i to niezależnie od własnego postępowania. Emocjami, które często towarzyszą osobom ze schematem wadliwości wstydu w relacjach interpersonalnych, są nadmierne poczucie wstydu i poczucie winy. Osoby te są także hiperwrażliwe na krytykę i ocenę ze strony innych osób. Schemat rozwija się często u osób, które w okresie dzieciństwa były upokarzane, poniżane i których wartość była podważana. W sytuacji, gdy osoba podporządkowuje się temu schematowi, będzie mieć skłonność do dewaluowania siebie, radząc sobie ze schematem poprzez unikanie, będzie trzymać innych ludzi na dystans, zaś nadmiernie kompensując ów schemat, będzie przesadnie podkreślać swoje walory, bądź może być bardzo krytyczna w stosunku do innych ludzi.